Okej. Okay. Coś mam mówić. Nie. Hej och välkommen tillbaka till min kanal. I dagens video, kära dockor, så har jag fått med mig min kära mamma. Och idag så ska jag transform her to me. Just se bara jag. Så, vi ska snacka polska i den videon för det blir bara lite mer naturligt för oss. Jag bara snacka polsk med mamma ellers. Så då får dere bara textinga på videon. Så don't worry. You gotta understand what we're saying. So, yeah. Let's do it. Więc! No, więc moja córka zorganizowała dzisiaj bardzo typowy wieczorny fest. Malowanie starej mamusi. No już nie jesteś taka stara, no dobrze, no. Młoda też nie jest. Zrobię cię na drugą Sandrę. Zrobię ci mój casual look na imprezę. Taki szybki, ale ładny. No dobrze, spróbujmy. No, tak się okay. Nie, tylko się nie wystraszcie. Bo ja się no, w ogóle nie maluję. No, it's prawie. Fine. It's fine. No, więc pierwsze co ci nałożę to oczywiście bazę. Moją MAC Prep and Prime. Nie znam, ale to nie nic dziwnego. No, nałożmy to. Mama, opowiedz trochę sobie. No co ja mam opowiadać o sobie? Jakie masz hobby? Gotowania. Kiedyś było bardziej, teraz to już nie mam dla kogo za bardzo gotować. Dla mnie, te 3 tygodnie, tak, kiedy jak jest w domu. Domu. Bo jak cię nie ma, to no, to mi się w ogóle nie chce. Góry mi się chodzić tu też już nie chce, bo znam to na pamięć. Znudziło się. Oglądać morza i tutaj to wszystko też. Płakać mi się chce, jak tu oglądam czasami te czarne góry, szczególnie zimą. No to już żadne hobby. Na początku takie było zauroczenie, teraz to już w ogóle. No i co? No nic, dla mnie to co? Praca, dom, praca, dom. Dobra. O, jej hobby to kot. O. Następnie, no może mam je fluid i będę nakładać All Nighter Liquid Foundation z Urban Decay. Jeśli jeszcze tak spytam, tak się dowiem. Słuchajcie, czy wy kosmetyki kupujecie ze względu na firmę, czy na te opakowania? Bo ja to bym kupowała ze względu na opakowania, bo się w ogóle na firmach nie znam. Mnie by się podobało i bym kupiła. Oh my god. Nie, ja ten kupiłam, bo ma dobrą formułę, so. Czasami mi się nie podoba, więc to jest fluid, który używam go, bo go lubię, ale bym go nie kupiła drugi raz. No. O, dobrze powiedziano teraz. No. Ja, trochę to będzie za jasne dla ciebie, mamo. But you know, it's fine. Bo ja nie mogę używać jej makijażu, bo wtedy to będzie... Nie, absolutnie. Źle. To nie będzie wtedy challenge. Mamo, czy ty sądzisz, że ja używam za dużo makijażu? Nie, na co dzień jest okej. Okay. Bo wiadomo, że jak wychodzisz na wieczór, no to każdy używa więcej. No, normalna rzecz u każdego. O Boże, ale cię zrobiłam biało. You no to... are so white, mom. Holy shit. Może ty Halloween robisz? A ty? Ale ja jestem blada, Boże kochany. To jest straszne. To ja to jestem brąz, no nie? No ty to w ogóle ja nie wiem. Ty się nie opalasz, ale i tak jesteś taka brązowa. No zobacz moje ciało, ja cała jestem jakaś ciemna. No właśnie. Gdzie te moje geny? Też bym tak chciała. What the fuck? Dobrze, że okularów nie mam. Mogłaś założyć taką koszulkę z tym. W ogóle jak się mama wystroiła na ten filmik. No strasznie. Oh well. Ja się wystroiłam na filmik. Zaraz będę, zamiast iść spać, to i ten, to my się malujemy. Bo w ogóle ja chyba z jakieś 30 minut temu tak sobie myślałam, czy pójść na trening, czy nie. A jest godzina? 21:20. No tak, mojemu dziecku się zachciało makijaż robić matce na noc. Do łóżka, żeby ładnie wyglądało. Yeah. Ty, ale jakoś ładnie wsiąka. I tak za jasny, ale myślę, że będzie spoko. No. Nałożę, nie nie, ja ci muszę nałożyć concealer. Więc użyję Pro Longwear Concealer z MAC. To jest MAC. No i co? Sama ci go kupowałam. Ja? O. Bo ci powiedziałam, jakie kupić. No. Dobra, zrobię ci tak. A bo za każdym razem, jak nakładam, mam je ten. I palcem dobrze, jakbyś to chyba robiła nie pędzelkiem. Wiesz, bo lepiej się rozprowadza pod temperaturą. I wchodzi lepiej w zmarszczki. Who's the YouTuber here, mom? To zrobimy to tak, jak ty chcesz. Rzęsy też będziesz przyklejać. Ja nie przyklejam rzęs. Aha. Czy ty wiedziałaś kiedyś, że ja przyklejam rzęsy? No nie, no ale też... Jest... Fun fact, nigdy nie przyklejam rzęs. Yes. Ten pędzelek kupiłam w Primarku w Londynie za jakieś 2 funty. I to jest chyba najlepszy pędzelek, jaki miałam do concealera ever. A u nas też one są. No tak, ale kosztują więcej. Czekaj, bo Bey mi wysłał snapa.
Jak wy skromni jesteście, tak spoko. A to dlaczego tak? To co? Mamy wysłać tak? No. Zobacz, jak jestem piękna. Fik. Ale nie. No. Well, mom, we live in other times right now. Teraz ci nałożę mój all-time favorite! Laura Mercier, translucent powder. To ja może kolędę zacznę śpiewać. Dawaj, matka, umiesz? Nie. Dawaj, śpiewaj. Daj spokój. Śpiewaj, tak. Śpiewaj to, no, co umiesz. Nic nie umiem, już zapomniałam. Tytuły może. Przywierzeli do Betlejem pasterza. Koniec. Przywierzeli do Betlejem pasterz. Grali skocznie dzieciąteczku na liże. I co? Hała na wysokości. Hała na wysokości. A pokój na ziemi. Ty to w chórku śpiewałaś, nie? No, długo. To ja chyba po tobie i po babci mam głos, nie? Teraz to ja już nie mam głosu. Przepity chyba jest. Baś, mama, nic mi nie mów, bo mnie straszysz. Jasman! Teraz zazwyczaj robię sobie brwi. Mhm. To jest Brow Artist Sculpt z L'Oréal Paris. Like, look. Widać różnicę u ciebie? Ja. Yeah. No. No, coś widać. Coś widać! Jak kończę brwi, to zawsze używam banana puder z kontorki, to z Anastazji Beverly Hills. Pod oczy. Już mi się kończy. I've hit the pan on this. On three of these. It's amazing. I zawsze biorę ten puder tutaj, ten jasny. Tak go nakładam na nos, bo ja mam zawsze tak, że mi się bardzo świeci nos, więc... No to jak ci się świeci nos, to po co tak nakładacie te kropeczki takie świecące? Nie, ja teraz tego nie robię, bo mi to powiększa nos. O, ja nareszcie ktoś zmądrzał. Ja tego nie robię. To jest w ogóle okropne, tak moim zdaniem. Nakładanie sobie rozświetlacza na czubek nosa. Wstrętnie to dla mnie wygląda i jak nos Pinokia, o! Takie moje zdanie. Następnie używam puder z Isadory, Velvet Touch Compact Powder, i nakładam go tam, gdzie nie miałam nałożonego korektora. Następnie znowu biorę Contour Kit z Anastazji Beverly Hills, mieszam te dwa kolory i nakładam tam, gdzie oczywiście brązujemy twarz. Robimy kontur, jak to się tak nazywa, tak? Tak. Na jawline, because we gotta snatch that. A jeszcze muszę wam powiedzieć, dzisiaj moje dziecko mówi: oj, najlepiej to ja bym umalowała cię tak, jak na tym zdjęciu czarno-białym. I taki sam makijaż bym ci zrobiła. A ja mówię: a jaki? To potrzebowałabyś tylko różu i tuszu do rzęs. A ona co? Ja mówię: tak, ja tylko kiedyś róż używałam i tuszu. Yeah, to jest mama, jak miała 18 lat. Gdzie ty gajne z taką twarzą? I nigdy nic w życiu. Chyba jak skończyłam 19 lat, przed 20, kupiłam pierwszy puder, nie pamiętam jaki, taki do twarzy właśnie w kremie. I tylko to, to jak koleżanka mnie zobaczyła, to mówi: Boże, coś na tą twarz nałożyła. Ja mówię: puder, bo wyglądasz jak lalka porcelanowa. To ona też se poszła i kupiła i tak się malowałyśmy tymi pudrami. No tak, ale no, też mało, bo wstałam w łazience i mówię: no, bym ci zrobiła taki makijaż jak na tym czarno-białym zdjęciu. Jak ja mogłam zobaczyć makijaż, no, na czarno-białym, no, zdjęciu? Oh well, you looked pretty, mom. You still are pretty. Tylko ja też bym chciała tak wyglądać, tak jak ty na tym zdjęciu teraz. Co? Ten puder ci schodzi z twarzy, jak teraz blenduje kontor. No, w ogóle. Nie, jest za suchy dla ciebie. No, właśnie. Crazy. Bo tutaj akurat ci zszedł właśnie tutaj, tak krecha ci się zrobiło. No to wiesz, co się zrobi za godzinę z nim? Nie na mojej twarzy, co? Bardzo dobry teraz, bardzo co mi się podoba, to jest Catrice, który kupiłam sobie w Polsce ostatnio. Super rewelacja, uwielbiam ten podkład. Pytał się, czy jestem uptat. No widzisz, rozmawiać chcę z tobą. Yeah, but you know, I'm busy. Strong and independent. I ain't got time for you. Teraz to nie wiem, co gadasz. I'm sorry. Następnie używam mój Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. To smakuje jak czekolada. Pachnie. I smakuje. Tak, nie próbowałaś? Będę, nie, ale ja nie będę próbować. Spróbuj. Ale ja zapach nie chcę. Spróbuj dla mnie. No, faktycznie. I jak, pachnie jak czekolada. Bo jak jestem na imprezie, to no, chcę czekolady. No tak, no, na pewno to robię. Sprite i Sprit. This one knows me. So, like this. Tu zegar. Jakby tak wszystkie te, które tam, jak one się nazywają, co malują?
Hmm? Jak się nazywają te, co malują? To. No te, co malują, jak one się nazywają? Jako make-up artist. Takie, no, make-up artist. No, jakby tak każda artystka od malowania miała malować klienta i ciągle telefon otwierała, kto napisał snapa i komu wysłać, to ja nie wiem, czy to... Mamo, teraz ja nie jestem make-up artist. No, jesteś, powinnaś tak się czuć, profesjonal. No to proszę, 500 zł. 500 zł za masz. Ale nie umawiałyśmy się na... No, to jeszcze nie umawiałyśmy na to, żebym była make-up artist i nie patrzyła na telefon. Dobra, skończyła się rozmowa. Okej, okay. Następnie... Następnie nakładam róż z maka w kolorze Pinch Me. Uśmiechnij się tak. Tak, czy? Tak. No tak. O yeah, mam! That's so pretty! Like this? I wtedy blendujemy ten kontur i róż razem, żeby było blended. This looks nice. Widzicie, jak już jestem piękna? I nakładam eyeshadow primer z Urban Decay, bo przecież chcemy, żeby... Cię trzymało przez całą noc. Yeah, because we're gonna party all night. Żebym wstała rano i wyszła z domu. Yeah. And now, people, oto pytanie. Która paletka dzisiaj? Wszystkie trzy. Weźmiemy tą z Juvia's. I'm gonna make you pretty. Pierwsze, co zrobię, to wezmę kolor Cucina i położę go na całą powiekę. Nie za ciemny będzie. Dobra, nic się nie odzywam. I weźmiemy ten czerwony. Soczewki od razu czerwone na oczy sobie założę. Nie, wezmę ten troszeczkę ciemniejszy, ten Jamila. Like this. I nałożymy teraz oto kolor Zoja. Dzisiaj po tym makijażu to zdjęcie profilowe na Facebooku zmienię. Of course. Yes. Yes. Kocham tą paletkę. Nie wszystko, co drogie, to się świeci złoto. Co zrobię? Zrobię ci taki mały eyeliner. Przez to, że ci nie nałożyłam taśmy, bo użyję oto nasz. Tak. To, co ona mi teraz przykłada, to jest mandat, który właśnie mi włożyli za wycieraczki. Bo moje dziecko stwierdziło, ja jej mówię, słuchaj, tu wszędzie trzeba płacić parking. Oj, chodź mamo, tu się nie płaci, zobacz, żaden samochód nie ma karteczki w środku. No i raz tam faktycznie zaparkowałyśmy i nam się udało, bo byłyśmy parę sekund, wróciłyśmy i było okej. Okay. Więc dzisiaj zrobiłyśmy to samo. No ale dzisiaj moje dziecko zaproponowało mi, bo stał statek w porcie. Ale mówi, mamo, chodź, to sobie go zwiedzimy. No to dobrze, mówię, to chodź. To poszłyśmy zwiedzać sobie statek, no pięknie, no ślicznie, pierwsze piętro, drugie, szóste, ósme. Przychodzimy do samochodu, o Sandra, oj, mamo. Ja mówię, no, mówiłam. No i Sandra wyciągnęła mandat za szybki. 600 koron. Ładny, co? Żółty. Looks pretty. Także tak, kochani moi. Norwegia to drogi kraj. The Colossal Volume Express Mascara. Toś mnie wymazała teraz. Nie jest źle. Ostatnia rzecz, którą zrobię, to nałożę highlighter. Użyję ci Forever Young, bo jesteś na zawsze Forever Young. Nie wiem, co to znaczy, no ale dobra. Forever Young to, że jesteś na zawsze młoda. Poppin! Oh my god. Mom, it's poppin! Coraz ładniejsza się robi. Jedynie, co mi pozostaje, to All Nighters Urban Decay jako setting spray. Like this. I jeśli chodzi o usta, to nałożymy nude, mój all-time favorite, Jeffree Star Color Liquid Lipstick w kolorze Mannequin. And that's it! No, tylko że wiesz co, ja nie wiem, czy nie powinnaś mi pomalować tych dolnych rzęs. Oj, to zrobiła. Zapomniałam! No. You liked it, mom? Okay. You look pretty. Just a second. No, ślicznie. Yeah, it's nice. I like it. That's so cute. Jesteś teraz mną, mamo. Tak. Trochę tak do siebie nie pasujemy, no. Still cute, though. Wracam do norweskiego, bo nie umiem mówić mojego outro po polsku. A ja dziękuję bardzo. Zapraszam na następny makijaż albo na coś innego razem, jak się wam podoba. Będę Thank gotowa you. Na następny film. Pa, pa. Nie, nie idziesz jeszcze. Nie, o co nie będę robić? Jesteś na moim outro. So, tusen takk för att du så på. Gärna i denna videon.
tommel opp hvis du likte den. Og så ses vi neste gang. 3, 2, 1. Peace out. Nei, du må vise peace out. 3, 2, 1. Peace out. Takk, Tommel.